Cześć! Nastał wyczekiwany moment. Dziś 14 lutego, środa popielcowa, czyli rozpoczynamy wielki finał Zdrapki Wielkopostnej 2018. Większość zdrapek trafiła już w wasze ręce, co oznacza, że możemy rozpocząć zdrapywanie. Tak jak w ubiegłym roku, na tym kanale oraz na stronie www.zdrapkawielkopostna.pl każdego ranka będziemy publikować zadanie z danego dnia oraz specjalnie przygotowany do niego komentarz. Kto komentuje dzisiaj? Jeśli śledziliście Zdrapkę Wielkopostną w mediach, doskonale powinniście znać tę osobę. Przed wami Kinga Frąckowska, czyli rzecznik prasowy tegorocznej akcji Zdrapka Wielkopostna. Cześć, nazywam się Kinga Frąckowska i jestem rzecznikiem prasowym tegorocznej akcji Zdrapka Wielkopostna. Dziś wielu z Was rozpoczyna przygodę z naszą zdrapką, dlatego powiem Wam, przypomnę, jakie są podstawowe zasady korzystania ze zdrapki, tak aby ten czas był owocny, oraz powiem też, jakie postanowienia warto realizować w tym czasie. Wielki Post to czas postanowień. Jedną z form ich realizacji jest proponowana przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego zdrapka. Kiedy zdrapywać poszczególne pola? Zachęcamy, żeby robić to wcześniej rano albo poprzedniego dnia wieczorem. Da Wam to odpowiedni czas, żeby zaplanować kolejny dzień, by można było pomieścić w nim realizację danego zadania. Potem wieczorem zachęcamy, żebyście zrobili refleksję. Czy to zadanie przyniosło Wam radość? Może Was odpychało? A może nie mieliście odwagi, aby je zrealizować? Zastanówcie się dlaczego. Nie martwcie się jednak, jeżeli nie uda Wam się zrealizować danego zadania albo nie będziecie mieli odwagi, by to zrobić. Może później, w wolnym czasie, wrócicie do niego. Dziś jest też, z racji popielca, odpowiedni czas, abyście wybrali Wasze indywidualne postanowienie. Dlaczego warto wybrać indywidualne postanowienie? Nasze zadania są możliwe do wykonania przez każdego, niezależnie od stanu życia, więc są dość ogólne. Natomiast z tyłu, na odwrocie zdrapki, macie miejsce, aby zapisać Wasze indywidualne zadanie. Każdy z Was bowiem żyje w konkretnych warunkach. W konkretnej rodzinie, środowisku, zawodzie. Ktoś z Was jest mamą, ktoś przełożonym w wojsku, a może jesteś uczniem. Wybierz takie postanowienie, które w Twoim środowisku nauczy Cię bardziej kochać, zbliży Cię do ludzi albo zachęci do wykonywania nielubianych i odpychanych dotąd obowiązków. Warto też zdrapkę i te zadania przeżywać wspólnie. Może powieście zdrapkę w pracy na lodówce, w akademiku albo w rodzinie. W grupie trudniej przeoczyć tych 40 wyjątkowych dni. Jednym z wartościowych pomysłów na postanowienie wielkopostne jest też lektura duchowa. Mamy ponad 40 dni i jeśli codziennie przeczytamy po kilka stron, da nam to możliwość przeczytania naprawdę dobrej książki albo obszernego fragmentu z Pisma Świętego, do czego zachęcam. Na dole, w opisie, znajdziecie link do strony, na której prezydent Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce, Bogusław Spurgiarz, skierował do Was specjalne wielkopostne słowo. Żegnam się z Wami, życzę wspólnie spędzanego owocnego czasu. Niech to będzie nasz best Wielki Post. Nic dodać, nic ująć. Wielkie dzięki dla Kingi za nagranie dzisiejszego komentarza. Mogę Wam zdradzić, że nasz rzecznik prasowy jeszcze nie raz pojawi się na tym kanale w sekcji komentarzy. W jakiej roli, to niech na razie pozostanie tajemnicą. Tak jak powiedziała Kinga, w opisie do filmu macie wszystkie niezbędne linki. Są tam linki do naszych mediów społecznościowych. Zachęcam, by na Facebooku, na Instagramie dołączyć do naszej społeczności, by przeżywać ten wielki post razem. W opisie znajduje się również link do artykułu, do komentarza, który specjalnie dla Was przygotował prezydent Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, pan Bogusław Spurgiarz. Zachęcam, by z tym komentarzem zapoznać się w całości. Polecam Wam także zasubskrybować ten kanał i kliknąć w dzwonek, by być na bieżąco z naszymi materiałami i każdego ranka niech ten dzwonek przypomina Wam, że czas zdrapać kolejne zadanie. My widzimy się jutro. Cześć!